youtuberzy tworzą swoje piosenki i to żadna nowość. Jedni robią naprawdę mocne kawałki, zaś inni to totalne beztalencia. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem ponownie napisać do 100 różnych topowych influencerów z Polski, by nagrali mi dźwięk, zanucili coś, powiedzieli lub zaśpiewali. Później te wszystkie nagrania wrzucamy na Drive'a oraz wysyłamy do ludzi z całego świata, którzy zrobią nam z tego pełnoprawny kawałek. A kto zrobi lepiej? Brazylijczyk z Fiverr'a czy nasz rodzony Polak Rodak? No to oglądajcie sobie do końca. 25 tysięcy lajków i piszę do 100 raperów o nagranie piosenki. Dlatego zjedźcie na dół, walnij lajka, suba z dzwonem, bo chcę przegonić zebo.pl. A w komentarzu daj znać, jakich raperów słuchasz, tak żebym napisał do wszystkich, których lubicie. Na początku trzeba napisać idealną wiadomość, którą będziemy wysyłać dosłownie do 100 osób. Standardowo, widzowie, mamy całą listę osób, 100 osób. Plan jest taki, widzowie. Najpierw wysyłamy to do wszystkich osób, później w zależności od tego, kto nam wyśle, damy im powiedzmy, nie wiem, paręnaście godzin na to, żeby mi wysłali tą głosówkę. Zgrywamy je, wysyłamy właśnie do gości, różnych z całego świata. A później płacimy im i będziemy sobie reagować wspólnie na to. Jeśli coś będzie mocnego, widzowie, to zrobimy sobie klip do tego i wypuścimy jako taką, wiecie, osobną piosenkę. Więc miejmy nadzieję, że się nam uda. Miejmy nadzieję, że tym razem nie zostanę bana na Instagramie, bo ostatnio lubią mnie banować. Dobra, widzowie, na początku lecimy z nowymi królami YouTube'a. Oj, Wojtek, 110% kanał. Pogromca Friza, użytkownik Czwajnik. Graf, kolejna osoba. Kostek, twoje 5 minut. Hania, Kartoni, Bartek Kubicki. Świeży, Murtalcio. Prostracja. Dobra, napisaliśmy już do 10 osób. Zostało nam jeszcze tylko 90. O, dostaliśmy już pierwszą odpowiedź. Dobra, Graf nam coś wysłał, widzowie. Musimy zobaczyć, co to jest. Ciapaty, please don't break my heart. Piękny Arabie z mych snów. Jodę. Nie, to jest pierwsza wiadomość. To nie pójdzie w dobrą stronę ta piosenka. Kartoni mi coś wysłała. Kartoni. Super jesteś, dziękuję. Nie likujemy sobie, widzowie, piszemy dalej, piszmy dalej do wszystkich. Murcix, Tromba, Patec. Jezu, tego biednego minimajka męczę od tych ostatnich filmów cały czas. Ja w ogóle tych samych ludzi męczę. Męczenie minimajka. Przepraszam, ale to kurwa tak źle brzmi. Przemek Pro. Widzowie, powstanie taki bęgier, nie? Będzie mocno. Samo, widzowie, jak mocne koszulki możecie kupić już na moim sklepie. Możecie kupić takie, bo teraz jest drop. Drop tak, jak będzie na piosence. Mam kontakt do Julii Żugaj. Julce Żugaj wysłałem. Przy okazji wiem, kto skakował wam kanał Team X. Hej, Arua, Amu, Iluma. Boxdel! Jakby nam Boxdel robiło, mamoli! Spychu! Takie odgłosy wydaje. Dobra, widzowie, w takim razie dajemy im 24 godziny. Zerkniemy, co kto wysłał. Później podsyłamy to do osoby, która nam to ładnie sklei. Właściwie to do paru osób. Będziemy musieli jeszcze na Fiverrze poszukać jakiegoś eksperta od na przykład Mix and Master. Dlatego, widzowie, widzimy się za... Dobra, widzowie, minęło już parę godzin. Generalnie minęło około 6, więc myślę, że każdy miał chyba chwileczkę, żeby mi tutaj ładną rzecz jakąś nagrać. Nie będziemy reagować sami na to, co zostało tutaj przygotowane. Wbijemy do puzzle na Discorda. Siema. Siema. Witam. Co, Bibe? Stary, przeglądamy głosówki od ludzi i robimy z tego piosenkę. Mega. Stary, będzie zajebiście. Dobra, to co? Lecimy w takim razie? A to od góry, czy jak? Stary, ja myślę, że lecimy od dołu samego. Kurde, chciałem moje pierwsze. Fajnie było. Wszystkiego, widzowie, likować wam nie będziemy. Najlepiej, żebyście sobie piosenkę posłali. My też posłamy na końcu. Zobaczmy, co zrobimy z Merganim. Uwaga. Dziwry Yoshi. Niesamowicie, widzowie, myślę, że... Wow, nie? Mega. Przemek Pro wysłał wiadomość, stary. Uwaga. Siemanko, tu Przemek Pro. Czekam sobie na obiad w Barze Mlecznym, dlatego jest tutaj troszkę głośno. Tra-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la. Ja nie mam pojęcia, widzowie, jak my coś z tego będziemy kleić, ale myślę, że skleimy coś na pewno mocnego. Mamiko. Cikalipa, cikalipa. Co? Dobra, stary, jeśli to będzie to, o czym myślę. Stary, koniec odcinka. Dziękuję za oglądanie. Bartek Kubicki tylko dał lajka, mówi tak. Pir. Szymon Kasprzyk. Oho, dobra, uwaga. Było ciepłe lato, choć czasem padało, dużo wody się piło i trawy jarało. Tak zaczęła się wakacyjna przygoda, ona była kupą. Dziadu, jaki szef!
Ja powiem tak, szczerze, wyjdzie nam mocniejsza piosenka niż się spodziewam, nie? Imagine takie intro, bo jakiś beat, ja dubia! Stary, imagine teraz wysyłasz to gościowi, który miksuje za granicą i słyszy coś takiego właśnie. Wakacyjna przygoda, ona była kur... No i samo? Uwaga! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam 100 lat, 100 ale jak ładnie. Lat, niech żyje, żyje nam. Nie no, mega, mega. Przepięknie, no. Przepiękny, no, słuchajcie. Ja żugaj... jestem żugajką. Ja, stary, też od zawsze jestem żugajką do tego widzowie. Ja bardziej. Przy tak, cudowna jesteś, dziękuję. Kolejna Julka, uwaga. Jesteś f*** dziwny. Nie! Ty jesteś takim z***em, Filip, serio. Ty piszesz do ludzi tak, potrzebuję zdjęcia twojego nosa natychmiast. I ludzie nie wiedzą co robią, tylko po prostu wysyłają, kurwa. Ja dosłownie, jak zrobię top influ, nie? Widzowie, jest takie na Twitterze. Oni zrobią ranking top odklejonych influencerów, którzy robią najbardziej odklejone odcinki. Ja będę na pierwszym miejscu i na kolejnych 10, nie? Patryk Bandurski przesyła ci wiadomość, chyba jajo se k***a robisz. Ale ode mnie to się odpie***. Dobra, let's go. Mamy pterodaktyla, więc generalnie jest dobrze, widzowie. Myślę, że jest niesamowicie. Sergiusz Górski. Oho. Stary, weź swój palec wskazujący, polisz go dokładnie, wsadzając go do buzi. Potem wyjmij go z buzi i wstaj go sobie głęboko w dupę. Sergiusz Górski, dziękujemy, że istniejesz. Masz, stary, wiesz, że możesz na mnie liczyć. Wykorzystaj to dobrze. Prawda. To prawda. Ja, to jest piękny człowiek. Meduska, stary. Uwaga. Medi to nie anioł, bardziej faraon na noc. Let's go! Mamy to. Mamy to, widzowie. Szymek Minecraft. Hero, bra. Ja powiem tak, w mojej głowie, jak układa się to wszystko, jakby to miało wyglądać, to nie będzie wyglądać. Ej, no daj sobie duszko dla Szymka, proszę cię. Shio powiedział tak, uwaga. Bracia, patrzcie jego. Co jest? Wszakże coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Przecież jakiś dos! Stary, to przed dropem, nie? Dum, 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 ja już to słyszę i nagle... Ej, to jest zajebiste, stary. Dawid Bachura, 3, uwaga. Dobra, to ja zrobię... perkusję najpierw. Co? A. Staram wszystkie dźwięki robi po prostu, żebyśmy mieli. Co jest z nim nie tak? Co za kozak? I zrobię ci jakieś... Ej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Ej, czy ty wiesz? To poważna rzecz. Ej, zajebiście! Zajebiście! Gościu z Fivera dostaje co nie i mówi tak, hello, what the f***? O, mater FML. O, zaraz się zesram. Ej, kurwa! Daj mi wjechać na lewy, na lewy. Zjedź k***a na lewo. Szybciej z tą lodziarnią. Ty szmuluj. Dobra, rekord, uwaga. O kurwa, dobra. Stoi pociąg na stacji, na drugim peronie. Hej, czy ty wiesz? To jest nikt, zrobisz przez tego. Chórek robimy, no. Nie? Widzowie, już mamy chórek, nie? Już nasz piłkarzyk dostał wiadomość. Zobaczmy, co powiedział. Stary, kompletnie nie wiem, co siedzi w twojej głowie. Aha. Ale kiedyś nauczyłem się wydawać dźwięk kropli wody. Patrz to. Znaczy, słuchaj. Co? Ej! Co? No. O kurwa, ale mocne. Ale dobry jest ten dźwięk. To jest zajebiste. Wow. Ja jestem w szoku, widzowie. Zostawcie dużo lajków, zrobimy. Pamiętajcie to, co mówiłem na początku, czyli odcinek, że piszemy do 100 raperów. Robimy piosenkę z raperami, widzowie. A nie z jakimiś amatorami. To już nie mój poziom, widzowie. Z tymi dźwiękami to ja, wiecie, podbijam scenę polską. Disco polo. Wiktoria Jaryniewska. Siema, jestem Wika. Nawijam na bicie. Pewnie z TikToka. Mnie kojarzycie? Super. Nie wiem, o co chodzi, ale największy polski NPC pozdrawia. Dziękuję pięknie, pozdrawiamy. Ja myślę, że Wiktoria zrobiła właśnie to, czego oczekiwaliśmy, nie? Powiedziała. Powiedziała, co to musiało zostać powiedziane. Ach, Kepcio napisał, zobaczmy. Bang! Bang!
Dobra, jeszcze powiem jedno. Elo, 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 elo. Ale Hollywood, ale Hollywood. Mega. Jakub Glenc, uwaga, jeśli być cringe'owe, to powiedz, uwaga. Cicici tu kocica i mała diablica w koszuli od Wistula, on se k***uje z Dracula. Dobra, stop, już wystarczy, dziękuję. Ja nie mogę, cały czas myślę o tych biednych ludziach, którzy dostaną te 10 dolarków od ciebie i powiedzą tak: ty, jakiś youtuber, to będzie łatwa robota, potem odpalą te pliki, ja p***dolę, oni odpalą te pliki, stary. To, to będzie ciężkie. Jakub Weber, a.k. Jacob, ale ten od FIFA. Witam państwa bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie. Muchas gracias, afición, jeszcze para vosotros. Wyszło. Nie no dobra, mam szy. Jest dobrze. Co ty kurwa robiłeś, stary? Co ty zrobiłeś, powiedz mi? Szynzało jo bęczylen, łosy za bęczylen. Szynzy, szydy, dy, 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 ja bęczylen. No co ja mogłem zrobić? Co ja to prawda, co ty mogłeś zrobić, stary? Kasper Ritz. Robię piosenkę z dźwięków influencerów. Zgadłem? Dobrze, jak zgadłeś. Dobra, dalej. Mega. Zrób z tego linię melatyczną. Powodzenia. Nie ma problemu, stary. Nie ja będę robił, tylko zapłacę ludziom. Najgorsze! Mateusz Spysiński. Jeśli znasz ten dźwięk, to miałeś piękne dzieciństwo. IC Tower! IC Tower! To jest IC Tower! No! Nie wiem. Pani psycholożka, uwaga. Rozrewolwerowany rewolwer. Ha. Ej, Puzana, ty tak umiesz powiedzieć? Wyewolwowany ewolwowiec, wyewolwowanego ewolwowca. Nic nie zrozumiałem, stary, bo nie mówisz R. Ale dobrze powiedziałem, bo gdybym umiał R, to bym brzmiał dobrze. Ja się uczyłem dykcji, ale jaki sens w tym k***a był, to nie wiem. Patrzymy dalej, Zebo. Dobra, ale to jest głupie, ty mnie dasz na jakieś piosenki o g***e czy coś i super. I tak użyję, KC. Mortalcio, czyli arcywróg naszego przyjaciela Szymka. Top 10 dźwięki Mortalcio. Uwaga, Kasiks. Wydaj jakiś dziwny dźwięk. Ja myślę, że ona prosi tego, kota. Tak, dziękuję dla Remka. Niemożliwe. Siema, fajny pokaż mi go. Uwaga. Byku, ja teraz streama robię na Twitchu, ale ty my. Mamy Pogzela. I co? Jeśli to będzie masny k***robin. Oczywiście, że tak. No dobra, był Pogzel. Nie, masny Ben lepiej śpiewa. Dobra, Minimike. Witam serdecznie. Z tego miejsca Minimike chciałem pozdrowić wszystkich widzów Yoshiego i życzyć wam miłego dnia. Pozdrawiam, bawcie się dobrze. Ej, to na koniec, ale zajebiste, na koniec, no! Zajebiste, stary, dzięki. Uwaga, Agu wysłała, a ziomi nie wysłał. Mega, że jesteś. Ale jak ładnie! Dziękuję ślicznie. Sebastian Czajewski, uwaga. Kocham Yoshiego, Yoshi jest najlepszy, Yoshi jest super, Yoshi jest wspaniały. Yoshi to kozak. Kocham Jerzego, pozdrawiam. Chyba ktoś ze kozy, chyba będziesz chciał na filmie być Mustangiem. Kto ostatni przestanie trzymać mnie za d***, wygrywa s***. Kocham cię, Czajnik, super jesteś, stary. Powiem tak, widzowie, przejrzeliśmy od wszystkich. Dużo osób jeszcze nie odpisało, tak około, no myślę, że tak z 20 osób mi nie odpisało jeszcze. Nawet mniej, z 10-15 osób nam nie odpisało, widzowie. Dlatego, słuchajcie, teraz, widzowie, w tym momencie musimy sobie poszukać ludzi na Fiverku. Ja już znalazłem parę osób, napisałem do nich wiadomość prywatną, czy mi to wszystko ogarną, zmiksują, zmasterują i tak dalej. Również skontaktowałem się z jedną niesamowitą osobą z Polski, która odp***doli nam takiego sztosa, że jeśli będzie dobry, to tutaj w karcie na górze, widzowie, macie ten kawałek, więc będziemy robić premierę jego osobno. Dlatego tutaj, widzowie, se naciśnijcie i macie cały kawałek, sobie możecie wbić na premierę. A widzowie, kto jest osobą z Polski, która nam zrobi tą całą piosenkę? Leksiu. Pod koniec filmu zobaczycie naszą reakcję na po pierwsze piosenki, które zrobili nam ludzie z zagranicy, którzy tworzą na przykład takie rzeczy. Widzowie, nie podniecamy się, będziemy się podniecać później. Zapraszam do domu innego człowieka niż mój. Dobra, widzowie, pogrupowałem wszystkie te sample, pakowałem je do jednej paczki, więc będzie mi się łatwo pracować, zajęło mi to dłużej niż powinno. No, ale dobra, zacznijmy sobie, zazwyczaj zaczynam od perkusji w bitach, więc wziąłem sobie Jacha, który mi tu zrobił i super sample. Potnę je i zrobię jakiś pattern i na to nałożę też zwykłe drumsy, bo to tak samo nie będzie brzmiało.
Dobra, halo, halo, halo. Koniec, koniec tego typu. Dobra widzowie, Filipek mnie poprosił, żebym dograł wam jeszcze, bo jak coś tworzę, to nie umiem się skupić, żeby coś komuś tłumaczyć w tym samym czasie, bo nie mam żadnej podzielności uwagi. Więc po prostu wam pokażę, jak to wszystko poszło. Próbowałem użyć jak największej ilości dźwięków, które mi Yoshi podesłał, ale nie wszystkie się udało użyć niestety. Ale te, które się udało, jakoś tu wplotłem. Zobaczcie, ile tego jest. To jest masakra po prostu. W każdym razie, mi się wydaje, że całkiem spoko numer. Nie jest to wiadomo poziom światowy, bo ja też takich remixów nie robię, ale mi się wydaje, że śmieszna nutka. Możecie policzyć, ile różnych influencerów usłyszeliście na tej piosence. Także ja się z wami żegnam, pozdrawiam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że Yoshi to wrzuci, zrobi do tego jakąś kozacką animację i będziecie sobie mogli słuchać, kiedy tam będziecie chcieli, więc elo. Dobrze widzowie, minęło już jakieś 5, w sumie to 6 dni. No i słuchajcie widzowie, udało się nam dogadać z Leksiem. Witam serdecznie. Witam serdecznie widzów. Który stworzył coś, nie mam pojęcia co, w ogóle ej, to jest stary ciekawe, ty mi wysyłałeś nawet wiadomości z jakimś intrem, zajawką i tak dalej. Ja tylko 2 sekundy słyszałem i tyle, nic więcej, stary, nie? Ja ogólnie, stary, starałem się jak najwięcej tych głosówek wbić do tej piosenki, więc tam się bardzo, bardzo, bardzo dużo dzieje, więc musisz się na to przygotować, że to jest pożywka dla ludzi z ADHD, więc no będzie, to jest to mocny track, nie? Jest to mocny track. Jest to mocne, będzie na pierdańską, potężne. Będzie napierdańską, no. Dobra, stary, odpalam, nie mogę się już doczekać, nie? Dobra. Witam państwa bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie. Ojo! Ja pierdolę! Odpalam dalej, nie? Jakie to jest mocne! Ty sobie nie wyobrażasz, ile ja na tym czasu spędziłem. I ja w ogóle daję szacunku ludziom, którzy robią takie remiksy. Wiesz, to nie jest tak, że każdy śpiewa w tonacji, wiesz, tak jakby w dźwiękach, które są na pianinie. Więc każdego trzeba dostroić. Każdemu trzeba napisać nową melodię, która pasuje do tonacji sampla. To jest po prostu, było roboty, ale było mega dużo zabawy. Dobra, lecimy dalej. Ej, czy ty wiesz, że ja się to Mariusz Kudzianowski, Robert Lewandowski. Masz na odciski Agatka, ma kompleks wojąco-regenerujący. Jestem dyspozytorem własnych torów. Proszę, przestań mnie nękać. Kocham już jego. Przysięgam. Stary, państwo. No jest tam kurwa dużo tego. Teraz nitro wchodzi, słyszałem. Ale wskazujący, boisz go dokładnie, wsadzając go do buzi. Boisz go do buzi, wstaję go sobie głęboko w dół. Ej, kurwa! Daj mi wjechać na lewy! Na lewy mi daj! Robię piosenkę z dźwięków influencerów. Ale ty my! No jak u Filipka film, to bareczka musi być, no jak, musi, jak inaczej. Musi być bareczka, ale jak pięknie w ogóle ta bareczka wleciała! Yo, to jest mocne! W ogóle taka sama. Nie, mamiko tutaj totalnie. Mamiko wykierowała cały utwór. Mamiko z tą piosenką Jigglypuffa, po prostu ja miałem podstawę do pracy dalej, nie? Bo ja mówię, jak ja zacząłem słuchać te dźwięki, mówię, kurwa mać, przecież z tego nic nie zrobię, nie? I nagle usłyszałem Mamiko i mówię, kurwa, jest wybawienie. I ta Mamiko dała mi tak jakby motywację i napędziła mnie, żeby robić dalej, nie? Dziękujemy ci, Mamiko, jesteś niesamowita. Stary, mi się wydaje, że ludzie z OSU, co nie, będą robić traki pod to. Niech ludzie to zmapują, proszę, niech oni to zmapują. Dobra, widzowie, jak ktoś to zmapuje, co nie, i nagra mi odcinek, jak to przechodzi, tą całą mapę, ja wysyłam jakiegoś gifta, nie? Ja wysyłam jakiegoś gifta. Niedługo wracamy, widzowie, z ciuszkami, darmowa bluza albo koszulka, albo co tam będziecie chcieli ze sklepu, widzowie. Dobra, ja muszę dalej puszczać, nie? Gówno. Benjamin! Młoda! Książulo! Gry Yoshi! Zapraszam na kanał Megano!
Trochę autopromocji na koniec. Stary, to jest zajebiste. Dobra, słuchajcie widzowie, mamy to. Wbijajcie, przesłuchajcie sobie pełną wersję nuty. Wbijajcie do Leksia. Upiszcie są wszyscy, którzy brali udział.